Miejsce nie jest przypadkowe, w którym się znajdujemy. Na ulicy Spychalskiego tak naprawdę mamy do czynienia z buspasem, taksibusem i dodatkowo mamy pas ruchu dla rowerów, ale pamiętajmy o tym, żeby korzystać z tego pasa ruchu dla rowerów, to musimy się kierować w kierunku centrum, bo bardzo często rowerzyści na tej ulicy jeżdżą pod prąd pasem ruchu dla rowerów, popełniając wykroczenie, stwarzając zagrożenie tylko dla siebie, a dla innych uczestników ruchu drogowego, więc apel do rowerzystów, którzy poruszają się ulicą Spychalskiego, jeździmy tak naprawdę przy prawej krawędzi jezdni, a nie z pasem pod prąd. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, zanim wjedziemy na przejazd dla rowerzystów. Upewnijmy się, że kierowca, który zbliża się do przejazdu dla rowerów, widzi nas i chce koniecznie nas przepuścić, bo to jest kolejna rzecz. Rowerzysta, który zbliża się do przejazdu dla rowerów, nie ma pierwszeństwa. Drodzy Państwo, pierwszeństwo dopiero jest na przejeździe dla rowerów. Jako rowerzysta z wieloletnim stażem widzę, że nie dzieją się najciekawsze rzeczy czasami wśród kierujących, więc takie wyrywkowe kontrole są ok. Myślę, że wyjdzie tylko na dobre. Kierowcy widzę, że nie patrzą w lusterka wsteczne. To jest chyba główny problem, bo tam na pasach przepuszczają, te nowe przepisy już są tak wyśrubowane, że kierowca się pilnuje, żeby nie dostać punktów karnych. Natomiast są często ścieżki rowerowe przy ulicy, prawda, na chodniku i kierowca po prostu przejeżdżając obok, to też taką sytuację miałem, nagle odbija, skręca w prawo i ja, żeby nie uderzyć w niego, gdzieś nie wpaść pod koła, no to odbijam również w przeciwległą stronę i taką sytuację też miałem w tamtym miesiącu. Także no, przydałoby się trochę więcej refleksji. Dzisiaj policjanci z Komendy Miejskiej, szczególnie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, prowadzimy działania pod nazwą Bezpieczny Rowerzysta. Mamy świadomość tego, że w okresie letnim tych rowerzystów, użytkowników jednośladów jest znacznie więcej niż w innych okresach roku. Dlatego chcemy dzisiaj w sposób szczególny przyjrzeć się rowerzystom, w jaki sposób jeżdżą, czy jeżdżą w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Od początku roku zdarzeń z udziałem rowerzystów odnotowaliśmy 21 wypadków, gdzie jedna osoba zginęła, a 22 osoby zostały ranne. Dlatego chcemy dzisiaj również poza samym sprawdzaniem, czy rowerzyści jeżdżą w sposób odpowiedni, również ich edukować. Dlatego wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i z policjantami z Komendy Wojewódzkiej właśnie prowadzimy dzisiaj tutaj na ulicy Spychalskiego takie działanie edukacyjne. Osoby na rowerach, które popełniają jakieś wykroczenie, nie chcemy od razu karać mandatami, tylko chcemy je edukować. Dlatego okazja do rozwiązania testu na kartę rowerową. Może dla osób, które już dawno miały do czynienia z przepisami ruchu drogowego, taka okazja na odświeżenie szczególnie tych przepisów, które dotyczą rowerzystów. Wykroczenia, do których najczęściej dochodzi, które ujawniają policjanci z Komendy Miejskiej, no to przede wszystkim brak oświetlenia rowerów. Wiadomo, część rowerzystów może uważa, że dłuższy dzień trochę ich usprawiedliwia, jednak pamiętajmy o tym, że może na przykład się pogoda popsuć, mogą się warunki pogorszyć, może padać deszcz tak jak dzisiaj, dlatego oświetlenie barwy jasnej z przodu i czerwonej z tyłu to takie minimum, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Również jednym z głównych grzechów rowerzystów jest jazda wzdłuż po przejściu dla pieszych. Pamiętajmy, że rowerzysta zawsze musi bezwzględnie przejść przed przejściem, przeprowadzić ten rower tak, żeby w sposób bezpieczny i odpowiedzialny korzystać z przejść dla pieszych. Jeśli mówimy o zdarzeniach z udziałem rowerzystów, właśnie blisko 70% do tych zdarzeń dochodzi z winy kierowców samochodów osobowych. Najczęściej jest to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, dlatego też pamiętajmy o tym, że rowerzystów nie chronią żadne systemy bezpieczeństwa, karoseria, pasy bezpieczeństwa, dlatego również zachęcamy do korzystania z kasków. Wiadomo, przepisy nie nakładają takiego obowiązku, jednak my zachęcamy, wiemy z naszych statystyk, że najczęściej dochodzi do urazów głowy, więc taki kask no, na pewno zapewni nam znacznie większą szansę na wyjście cało z takiego zdarzenia.